Dobra. Kaszkaj wysłany. Adam. A cóż ty masz za kolor, Adaś? To jest taka ostatnia alejka na tym placu z autami przeróżnymi, jak widzicie. Podjechał pod coś, a szkoda, bo farba w oryginale. Podjechał pod coś, nie wiem, pod... A nie! Albo wymusił, albo się mu to tak stało, że jest tak właśnie w ten sposób. A całkiem przyzwoite, czyste auto. W roku 2014. Jak mamy serię... Halo? To prywatne, nie. Proszę Państwa, W126 S-klasa. Dałem Państwu wiarę, że Pan Romek miał taką czarną, równy z szyberkiem, z czarną skórką w automacie, w silniku 5,6 litra. Ja miałem z roku 90 w longu, tak jak tutaj, czyli szyba tylna prostokątna, gdzie nogi na miejsce były jak w dwóch Super B. O właśnie. Dałem za nią 7000 zł w ubiegłym wieku. Przy czym blok silnika jest aluminiowy. Był pęknięty i potrzebny był ratunek, czyli przekładka. Co się wtedy człowiek nakombinował, żeby to jeździło? Bogdan Mysłowice będę Cię polecał do końca życia wszystkim, którzy potrzebują ratunku ze skrzyniami biegów automatycznymi, bo Bogdan Palka, wpiszcie sobie w internety Mysłowice, automaty na całym świecie ratuje. Ależ zajebisty. Białe to ja bym śluby, sztyby, sala, pogrzeby. Za trójkę nie oddają. Jest dobrze wygląda, nie zdechły na szerokiej listwie. 5.6 SEL V8. Z 16 benzyny łyknął, jak delikatnie jechałem, pamiętam. Jednak jak się jebło, to tylny napęd, jak się pogasi oczywiście. Tylny napęd robił robotę, zimą strach było deptać. Oczywiście park troników. Ani z przodu, ani z tyłu. Tempomat był. O! AliExpress. Tempomat oczywiście. I webasto było ukryte w schowku. Takie był tam trytytyty. Tu już padaka zwykła pordzewiała, ale biały. Zrobił na mnie wrażenie. Pięknie. Za trójkę bym poszła, jakby mnie żona wyjebała z domu, jakbym to postawił pod domem. Prawdopodobnie mogłoby dojść do rozwodu. No właśnie. Czy jest mi to potrzebne? O! Trzeba skończyć opaki urlopy, albo już jest godzina 14, to może zarobione to do domu poszli. Jak kasa jest zgadzająca się w portfeliku, to opaki już są na chacie. A te kolory, przepraszam, dzieci kwiaty, oczywiście, rozumiem. Jest to przejście? Czy muszę dookoła? Ja przejdę, okej. Okay. Tutaj nie ma płotu tak zwanego za plecami. Przejdę swobodnie. A tam widzę jeszcze placek, to wrócę, bo widzę, coś się otworzyło. Coś się otworzyło ciekawego tuż za płotem. Dajcie okiem rzucić. Przywitałem się z Alikiem w budce w napędach Edge. 19. Dajcie spojrzeć. 18. Może to 19. Grube te Edge. Nie jestem fanem, ale jak ktoś lubi, to czemu nie? Alik do roboty starą A5. No, może mu się nie psuje, to nie sprzedaje. Lubię tą tapicerkę w schodach. Akurat tą lubię, w pepitko można ją nazwać. Tłoczona wielokrotnie, gdziekolwiek była tłoczona. 308 w GT Line. A coś tu napierdziela. Ilości tych aut ogromne. Więc pozwalam się mi tu skoncentrować na czymkolwiek innym, jak oglądaniem ich. Kto mi tak dzwoni? Ten mi dzwoni. Ja sobie go tu chowam do środka, żeby go uciszyć.
Tapicerka bliźniacza, wirtualny zegar. 19 rok. Dla mnie bomba. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie Ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla Was wszystkich. Zdrowia.